Z wielkim rozmachem powróciły Dni Krośnicy. To trzydniowa impreza znana mieszkańcom powiatu strzeleckiego i nie tylko. Ponownie przyciągnęła na wspólną zabawę tłumy ludzi. Nie zabrakło wielu atrakcji dla małych oraz dużych. Dni Krośnicy trwały od piątku do niedzieli. Po kilku latach nieobecności impreza powróciła z wielkim przytupem. Udało się. Ludzie dopisali, poprzyjeżdżali tu z różnych stron, z tego co tu było słychać. Nawet ze Śląska, tutaj Zabrze, tutaj, tu od Wrocławia z tej strony. No naprawdę, wczoraj w sobotę brakło po prostu parkingów. Tak znowu to się odrodziło, jednak ludzie powrócili do tej Krośnicy, cieszą się z tego, że znowu to zostało zorganizowane i myślę, że wypaliło na 100%. Na te wielkie 3 dni, mówię, muszę powiedzieć, bardzo dużo tej roboty. Każdy był podzielony w swoim dziele, tak jakby, bo koło gospodyń to wiadomo waży piecze. To my były od ważenia kafeju i od kołołcza. Musieliśmy go sprowadzić, pokroić i iść sprzedać. Chcę powiedzieć, że bardzo dużo ludzi było stęsknionych, żeby przyjechać do Krośnicy, na Dni Krośnicy, bo gdzie nigdzie nie było takich imprez jak Krośnica, nie? Nawet pożar stodoły i brak obiecanych karuzel nie pokrzyżował szyków w organizacji długo wyczekiwanej imprezy. Jeszcze miały być karuzele, proszę panią, ubolewam, bo miały być takie naprawdę wesołe miasteczko, takie jakiego jeszcze tutaj nigdy nie było. Jeszcze w czwartek powiedzieli mi, że będą, w poniedziałek rano będą, a nie przyjechali. Wszystko było porozstawione, widzi pani, i tu się stodoła wypaliła w czwartek. Dziękuję z tego miejsca, jak mogę podziękować i strażakom, i ludziom, co tu pobliżu mieszkają. Tutaj i ciągnikami takimi dużymi przyjechali, że ściągali ten dobytek, po prostu to, co już tu było rozstawione, to ratowali, nie? Zanim straże przyjechały, nie? Za to dla dzieci dostępnych było wiele innych atrakcji. Przejażdżki na koniach, strażacka piana, dmuchańce, trampoliny czy wata cukrowa. Dorośli w ciągu 3 dni także nie mogli narzekać na nudę. Tym razem program był bardzo bogaty, bo zaczęliśmy od występów w piątek kabaretu Chyba, później była grupa Dox, no i dyskoteka z Johnem X. Dyskoteka skończyła się gdzieś około godziny 4 rano. A co dzisiaj czeka dla mnie? Dzisiaj zaczynamy od orkiestry dętej. To jest Blask Kapele ze Świbia. Następnie będzie występował zespół taneczny Reflex i druga część koncertu Blask Kapele Świbie. Dalej mamy w programie zabawy z dziećmi. Będzie coś to podobnego jak na weselu, ale zupełnie połączone ze strażakami. Będzie to i w namiocie, obok namiotu. Będzie tam, przewidujemy, pianę dla nich, przeciąganie węża strażackiego, no i takie zabawy typowe, stary niedźwiedź, to się zakończy rzucaniem cukierków, dla nich będzie trochę słodyczy. Zmieniło się miejsce, ale ludzi jest jak na piątek i sobotę, jest bardzo dużo. Myślimy, że dzisiaj również będzie jeszcze więcej niż wczoraj. My mamy wszystko. Mamy co jeść, co pić i co oglądać, tak, bo Krośnica to fajną wieś daje i co robić, i co jeść. Dla mieszkańców sołectwa i przybyłych gości Dni Krośnicy były nie jedynym powodem do świętowania. W tych dniach uczczono także jubileusz 725-lecia powstania wioski, jak i 25-lecie Dni Krośnicy. Teraz taki srebrny jubileusz, by to tak można nazwać, nie? 25-lecie pierwszych Dni Krośnicy, a w ogóle jako całość to jest 725-lecie. Zachęcamy do zakupu pendrive'a z 700 lat Krośnicy, pierwszy festyn. Z 97 roku w cenie 120 zł i znajdziecie tam Państwo 15 godzin 3-dniowych obchodów Dni Krośnicy. Czyli mogą tam osoby znaleźć siebie sprzed lat jak? Ale oczywiście, tak, swoich, tak, swoje mamy, ojców, braci, siostry, rodzinę przede wszystkim. Myślę, że warto. I to kosztuje 120 zł, ale tam jest naprawdę 15 godzin oglądania od pierwszych Dni Krośnicy. I jest to ogląda, to jest 15 lat. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie przyjechali, żeby spróbowali, zobaczyli, jakie wspaniałe zespoły są, jakie przede wszystkim kołacz jest bardzo dobry, kilka smaków, no i zapraszamy. W niedzielę na scenie zaprezentowali się także między innymi Blask Kapele ze Świbia, Jacek Kierok,
Echo Krośnicy, Szlagier Maszyna oraz medalistki Mistrzostw Świata z grupy tanecznej Refleks z Krośnicy. Zawsze to jest stres jak przed każdym występem, ale też radość z tego. Radość, że możemy pokazać to, co wytańczyłyśmy, to co wypracowałyśmy. No, najważniejsze jest to, że to jest nasza rodzina, która nie zawsze zdoła dotrzeć na konkursy różne, bo my na przykład ostatnio byliśmy na Mistrzostwach Świata i no, nie dało rady, żeby byli, ale przygotowywaliśmy się cały sezon, czyli od września i w tym momencie dostaliśmy wiadomość i musimy zatańczyć. Mamy dwa razy wicemistrza, nasza koleżanka. Niestety dzisiaj nie ma z nami, ale to jest drugim wicemistrzem świata. W tyju, którego nie mogłyśmy przedstawić, bo nie było właśnie jej, zdobyłyśmy pierwszego wicemistrza i były też w młodszej kategorii było jeszcze raz wicemistrz i drugi wicemistrz, więc podjęłyśmy podium, udało się. Na zakończenie imprezy zgromadzeni bawili się przy najnowszych hitach w wykonaniu DJ-ów Radia Park, DJ-a Jonix, a na koniec mogli zobaczyć pokaz fajerwerek.